były minister spraw wewnętrznych Sienkiewicz niestety powiedział prawdę i dał niestety trafną diagnozę. Polska istnieje tylko teoretycznie. Ale ja jeszcze dodaję jedno zdanie, że nie zginęła, póki my żyjemy. To nie jest zabawa, to nie jest jakiś pomysł rock'n'rollowca, tylko to poważna decyzja, zwieńczenie mojej walki ponad 10-letniej o przywrócenie państwa obywatelom, o zmianę ustroju Polski, o wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, które determinują ustrój państwowy. O wprowadzenie systemu, którego tak bardzo boją się partyjne klany żyjące złupienia obywateli i tworzące układ zamknięty, system naczyń połączonych. Naturalną konsekwencją jest to, że stoję tutaj dzisiaj przed państwem. Nie sztuką jest tylko krzyczeć weto, tak jak to robią partie opozycyjne w parlamencie, a następnie iść do kasy sejmowej po diety poselskie. Sztuką jest stanąć przeciwko temu systemowi i staję przeciwko niemu ze świadomością, że nie idę sam. Jak wiele nas pójdzie, to już zależy od indywidualnej decyzji, od tego, czy dojrzeliśmy do odwagi, do zjednoczenia się, podobnego jak w roku 80. Mam nadzieję, że z innym skutkiem i w drodze pokojowej. Jesteśmy we Wrocławiu, to również nie jest przypadkowe miejsce. Tutaj narodziła się idea jednomandatowych okręgów wyborczych, idea rozpoczęta przez świętej pamięci profesora Jerzego Przystawę. Człowiek, który już w 89 roku zdawał sobie sprawę, że Polska nie zmierza w dobrym kierunku. Że nasza energia, nasze talenty, talenty młodych ludzi, szczególnie tego pokolenia młodego, ludzi w wieku moich dzieci, 20-parolatków, 30-latków, nie może być pożytkowana u nas w ojczyźnie, a jest wykorzystywana na obczyźnie, w Irlandii, Anglii, w Niemczech, we Francji, w Holandii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Cały nasz kwiat jest tam, nie tutaj. Tutaj mamy koniunkturalistów, tu mamy łupieżców, którzy podporządkowani partyjnym dyrektywom mają jeden cel – korzystać z dogodnego dla nich systemu ustrojowego.